Rycerska zbroja to chyba jeden z najjaśniejszych symboli średniowiecza. Dzisiaj dowiemy się, jak jest zbudowana, czemu właściwie służy, a przy okazji obalimy sobie kilka mitów z nią związanych. Zapraszam. W XV wieku zbroja płytowa osiąga szczytową dla siebie formę, jeżeli chodzi o czasy średniowiecza. I teraz uwaga, ile wtedy waży? Średnio 25 kg. Między bajki włóżcie sobie, że to całość ważyła, nie wiem, stówę, albo, nie wiem, 80 kg i tak dalej. Teraz tak, czy to 25 kg to jest dużo, czy to jest mało? No już uwaga, zależy. Od czego? Ano od tego, że jeżeli 25 kg mamy w sztangielce, którą podnosimy jedną ręką, no to na pewno to poczujemy. Natomiast jeżeli 25 kg wrzucimy do plecaka, który oprzemy sobie właśnie na swoich barkach, to jednak nie będzie tak tego czuć. Dlaczego? Czy to jakieś czary? No jednak nie do końca. Słuchajcie, chodzi tylko po prostu o to, że inaczej rozkładamy ciężar na mięśniach, na swoim ciele. I teraz całym clue noszenia zbroi jest maksymalne możliwe rozłożenie ciężaru po swoim ciele. Dużo lepsze, niż to się może wydawać na pierwszy rzut oka. Ale uwaga, to nie wszystko. Na początek garść informacji. Rycerz pełnej zbroi jest w stanie, uwaga, zrobić przewrót do przodu, gwiazdę, albo samodzielnie wejść na konia. Oczywiście na początek brzmi to absurdalnie, jednakowoż jeżeli skupimy się na źródłach, na ikonografii, to niejednokrotnie zobaczymy na obrazach rycerzy, którzy wspinają się na mury miasta po drabinie, albo uwaga, przeczytamy o rycerzu, który nazywał się Jean de Maingré. I uwaga, ten typ biegał codziennie kilka kilometrów zbroi, robił właśnie przewroty gwiazdy i tak dalej, a dodatkowo często przykładał sobie drabinę pod kątem do ściany i wspinał się na samych rękach. No, coś takiego chyba naprawdę musiało sprawić, że no, musiał mieć bardzo dużą mobilność i przy okazji całkiem niezłą krzepę, no nie? Dobra, my tu gadu-gadu, ale jak to właściwie jest możliwe? Problem ciężaru sobie rozwiązaliśmy, więc zwróćmy uwagę na techniczną budowę zbroi. Zbroja płytowa składa się przede wszystkim z folk. Dlatego też mówi się, że zbroja to jest kilkaset różnych części, no bo uwaga, patrzcie co tu jest, to nie jest jedna sztywna płyta. To są tak zwane folgi. Folgi, które połączone są ze sobą ruchomymi nitami, które zezwalają na to, aby to wszystko ładnie, pięknie pracowało i nie ograniczało ruchów, wręcz przeciwnie, anatomicznie przystosowywało się do tego, jak człowiek jest zbudowany i jak on sobie funkcjonuje. Jean de Maingré oczywiście jest bardzo jaskrawym przykładem jako marszałek Francji, jednakowoż oprócz niego inni rycerze również ćwiczyli bardzo ciężko, już od 8 roku życia. Pływali, nosili ciężary, strzelali z łuku i jeździli konno. Przy czymś takim to naprawdę tworzyło z nich niesamowitą maszynę do zabijania. Nie ma co się dziwić, że na kilkaset lat zdominowali pole bitwy. No, ale nie tylko rycerz ma możliwość noszenia zbroi, szczególnie w XV wieku, kiedy stal naprawdę już traci na wartości. Z tego względu, no powiedzmy sobie szczerze, biorąc pod uwagę fakt, że ludzie kiedyś nie byli wyżsi niż my dzisiaj, nie byli jacyś super bardziej dopakowani, wręcz przeciwnie, mieli ku temu gorsze możliwości poprzez jedzonko, które zapewniało mniejszą możliwość budowania masy mięśniowej, sprawiało, że zbroja musi być przede wszystkim praktyczna i chronić dobrze. W czym? No, jak patrzymy na eksponaty muzealne, to jak najbardziej, no, ona się sprawdza. No to tyle, jeżeli chodzi o zbroję płytową w XV wieku. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, a wiecie, jaki tam jest standard, no nie? No, to zasadniczo tyle, trzymajcie się, a ja uciekam.